7 listopada wspominamy świętego Engelberta, biskupa i męczennika. Engelbert urodził się w Niemczech około roku 1185 jako syn hrabiego Engelberta von Berg. Jako chłopiec został przeznaczony do stanu duchownego. Kiedy miał lat 14, został kanonikiem w Kolonii i w Akwizgranie. Nie był kapłanem, ale miał prawo pobierać dochody z tego tytułu. W roku 1203 został prepozytem katedry w Akwizgranie. W tym czasie wybuchła wojna domowa w Niemczech pomiędzy Ottonem IV a Filipem Szwabskim. Papież Innocenty III opowiedział się za Ottonem. Natomiast Engelbert był przekonany, że do tronu cesarskiego ma prawo książę Filip. W tym konflikcie został obłożony ekskomuniką i pozbawiony wszelkich godności. Miał wtedy 21 lat. Poddał się surowym wyrokom papieża. Dlatego po nastaniu pokoju przywrócono mu wszystkie godności i uchylono należne kary. Engelbert wziął też udział w wyprawie krzyżowej przeciwko Albigensom, zorganizowanej przez papieża w roku 1212. Kiedy miał 31 lat, w roku 1216 został powołany na arcybiskupa Kolonii. Na pierwszym miejscu zajął się uspokojeniem swojej metropolii. Na jej terenie bowiem toczyli od dawna gwałtowne walki Teodoryk, hrabia z Klewel i Waleram, książę Limburga. Po usilnych zabiegach zdołał pogodzić obie strony. Zajął się następnie administracją rozległej archidiecezji, która była w chaosie. Energicznie zabiegał o bezpieczeństwo na swoim obszarze. Kiedy w bitwie z Turkami pod Damietą zginął jego brat, Engelbert został jedynym panem ojcowskiego dziedzictwa. Uporządkował finanse własne i kościelne. Dla podniesienia życia religijnego sprowadził na teren swojej metropolii niedawno założone zakony żebracze, dominikanów i franciszkanów. Procesami kanonicznymi odebrał z rąk świeckich zagarnięte nieprawnie dobra kościelne. Cesarz Fryderyk II miał do niego tak wielkie zaufanie, że powierzył mu wychowanie swojego syna, Henryka, którego też Engelbert koronował na króla Niemiec w roku 1222. Fryderyk II zarezerwował sobie natomiast tytuł cesarza oraz rządy nad Włochami i Sycylią. W czasie nieobecności cesarza przez 5 lat biskup Engelbert sprawował faktycznie największą władzę w państwie. Młodemu władcy utorował drogę do tronu, gdy siłą zmusił opornych panów niemieckich do posłuszeństwa należnego nowemu władcy. Bronił chłopów przed wyzyskiem panów, wspierał hojnie zakony oraz bronił ich przed możnymi. W roku 1225 wybuchł ostry zatarg pomiędzy nim a możnym panem Fryderykiem z Insenburga, który był jego krewnym. Jako opiekun klasztoru mniszek w Essen, Fryderyk mieszał się w jego wewnętrzne sprawy i uciskał go materialnie. Zakonnice zwróciły się o pomoc do mądrego biskupa. Kiedy ten wracał z opactwa, został napadnięty przez zbirów najętych przez Fryderyka i został przez nich zasiekany na śmierć. Działo się to 7 listopada 1225 roku. Ówczesnym zwyczajem hrabia Fryderyk został pochwycony, skazany na śmierć. Jego zamki zburzono, a dobra skonfiskowano. Obrzędom pogrzebowym Engelberta przewodniczył sam legat papieski, kardynał Konrad z Porto. W swoim przemówieniu kardynał nazwał zamordowanego biskupa męczennikiem i drugim świętym Tomaszem Becketem. Oddawano mu też odtąd cześć jako świętemu męczennikowi. Jego imię umieszczono w Martyrologium Rzymskim w roku 1583. Bogaty sarkofag, w którym znajduje się ciało świętego, pochodzi z roku 1633. Módlmy się. Boże, Ty w świętym Engelbercie dałeś swojemu Kościołowi wzór dobrego pasterza. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy na wieki mogli zamieszkać w niebie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Módl się za nami.
Wszyscy święci, święte Boże,